Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj troszkę na szybkiego. Dostałem do testów sekator elektryczny Pelęg, model C35, czyli jest to sekator do takich drobniejszych gałęzi. Jest to najnowszy model tego sekatora. I co ja tu widzę? A myślałem, że pęknięcie jest. Słuchajcie, dzisiaj nim nietnę. Dzisiaj nim nietnę z tego względu, że po prostu nie mogę się tutaj połapać tak naprawdę w tych ustawieniach tego sekatora. Jest to dosyć zaawansowane, kilka trybów pracy, także dzisiaj taka krótka zapowiedź tego, co będzie w następnym odcinku. Tniemy teraz prawie dwuhektarowy sad. Na połowie jest szampion, na drugiej połowie jest Golden Delicious. Sad 2 lata cięty jest już piłami konturowymi. Sad ma 11 lat. No i tak wygląda. Tak to wygląda. Góry są zrobione. Lecimy doły. To akurat jest golden. No gospodarz sobie życzy właśnie takie cięcie. Gospodarz życzy sobie, żeby ten sad ciąć w taki sposób. No, jeżeli widać, sprawdza mu się to, także... Hektar 80 obcięliśmy w 4 osoby w 3 dni, czyli 3 dniówki po 8 godzin, góry z dołami. Co prawda zostało nam tu jeszcze 3 rządki, ale to już jest tak naprawdę końcówka. Także uważam, że jest to dobry wynik, nie? Dobry wynik. No i coś więcej mogę wspomnieć. Zobaczymy, jak ten sekator się będzie sprawdzał. Mam nadzieję, że... Kurde, takie moje pierwsze dzisiaj wrażenie to było dosyć, bym powiedział, takie se. No bo nie mogę się oswoić z tym, że ten palec trzymany na spuście, jeżeli go zwolnimy, to ostrze się cały czas rozszerza. Nie wiem, zrobię recenzję, na środę postaram się wam coś nagrać. Od razu przepraszam za to, że wyglądam trochę jak drogowiec. Ale słuchajcie, ma być mi ciepło, także no cóż. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, do środy. Cześć moi drodzy, witajcie. Taka troszkę nietypowa będzie dalsza część odcinka. Mianowicie tak, dostałem dzięki firmie Active na testy sekator Pelęg C35. Ten, co wczoraj Paweł zapowiedział, że będzie testował u siebie na kanale. Również jest to ten sam model, który u Pawła się pokaże za niedługo. Z tym spustem, który zapobiega amputacji palca. Model C35 zaznaczam. Z baterią, która jest największym plusem według mnie tego sekatora, bo naprawdę bardzo mało baterii schodzi po całodziennym cięciu. Kaburą na sekator oraz na setkę. Paweł zaznaczył, że dla lubiących łyknąć to seteczka tutaj wejdzie. No jest smar w komplecie, są szelki, które jak dla mnie niestety, ale no może z tego, że mam trochę brzucha, to po prostu zlatują mi gdzieś tutaj z pasa. Moi drodzy, próbowałem nimi ciąć. Chciałbym, żebyście nie zrozumieli mnie źle, lecz nie podejmę się dalszych testów tego urządzenia z tego względu, że ten sekator jest zwyczajnie innym sekatorem niż tnę na co dzień. Na co dzień tnę elektrokapem i moi drodzy, ja tnę elektrokapem już tak naprawdę 3 lata i moje nawyki, które sobie wyrobiłem w cięciu elektrokapem, powodują to, że ten test nie ma sensu. Z tego względu, że mógłbym zaraz powiedzieć, że jest ten sekator bez sensu, że ten pelęg jest źle skonstruowany, bo u mnie w elektrokapie to jest tak, a tu jest inaczej. Nie, moi drodzy. Ja uważam, że testy takich sekatorów powinni przeprowadzać ludzie, którzy tną na co dzień pelękami, starszymi modelami. A ja z pelękami tak naprawdę do czynienia za wiele nie mam. Mój wujek tnie pelękiem. I ja tam nie odróżniam tego nowego od tego starego, dlatego wiecie, moja opinia będzie tutaj chyba mało będzie wnosić ogólnie do dobrych rzeczy. Także ja ten sekator jutro, a w zasadzie to dzisiaj, biorę na sandomierz, przekazuję go Tomkowi, Tomaszka, jest taki kanał na YouTubie
i według mnie on to zrobi bardziej rzetelnie. Ja tylko pokrótce mogę Wam powiedzieć, że w tym sekatorze bateria to jest tip-top, top, lepsza od, jak w Infaco. No a samo urządzenie, moi drodzy, no nie chcę wyrażać opinii, bo ono może jest lepsze od Infaco, nie powiem. Ja nie mogę się przyzwyczaić do trybu rozwarcia ostrza. Jak trzymam palec tak mniej więcej trochę, to tryb ostrza jest na małym rozwarciu. Jak puszczę, to na dużym. Jest to dla mnie ogólnie problematyczne przestawienie się z takich trybów, jaki mam w Infaco, na taki tryb, jaki jest tutaj. Druga sprawa. Bateria ma bardzo dużo opcji. C3. Raz tak. C3. Jest funkcja... Widzicie, nawet ciężko mi jest po tym menu tutaj chodzić. Jest C4 funkcja. Jest F5, F6, F7. F8, F8 i poniżej C3 mamy jakąś funkcję, C2, C1. Jak dla mnie, moi drodzy, jest to tego za dużo. A takim moim minusem jest to, że zwyczajnie te wszystkie opcje są w baterii. Jeżeli przypniecie te baterie do szelek, tak, i zamocujecie sobie te szelki na pasie, to zwyczajnie tą baterię macie z tyłu i nie macie podglądu nawet na to, ile macie procent zużycia, ile, na jakiej funkcji tniecie. Jeżeli będziecie chcieli sobie zmienić funkcję w trakcie cięcia, to zwyczajnie trzeba będzie zdjąć te baterie z tych szelek. Nie będę tego recenzował. Jak dla mnie sekator jest ok. Ponad 5000 zł za urządzenie, które przepracuje prawie 1,5 dnia na jednej baterii, to jest super wynik. Na pewno jest on lepszy od tych wszystkich badziewnych Chińczyków. Nie ma co go porównywać do tych Swensoftów i tak dalej. To jest klasa sama w sobie, unowocześniona, poprawiona. No ale mój test nie będzie obiektywny. Dlatego zwyczajnie nie podejmuję się tego. Przepraszam firmę Active. Oraz dziękuję za to, że jednak ten sekator chciała mi tutaj udostępnić do testów. No ciąłem nim większe pół dnia, ale naprawdę nie mogłem się oswoić. Ja tnę już moim urządzeniem, moim Infaco 3 lata i uwierzcie mi, ciężko mi się jest przestawić. Rękojeść, no troszkę gumy mogłoby tu być więcej. No. Jest troszkę plastikowa. Te wyżłobienia nie są ani miękkie, ani przyjemne w dotyku. Smarowniczka, poprawili to smarowanie, że jest centralne, tak? Także chyba to jest poprawione. Dużo jest tych bajerów. Po prostu, moi drodzy, jestem chyba po prostu za bardzo związany z marką Infaco, żeby tutaj wydawać jakąś opinię na temat sekatora Pelenka. Niech to robią ludzie, którzy tną na co dzień pelenkami. Ich opinia będzie bardziej wiarygodna. Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Przepraszam, że zwyczajnie nic nie nagrałem w sadzie. Dla mnie cięcie super, fajnie, ostrze jest, mi się zdaje twardsze jak w Infaco, ale pozostawmy testy tych sekatorów ludziom, którzy znają się na tych konkretnie modelach. Lecę dzisiaj na targi do Sandomierza, także mam nadzieję, że jeszcze coś tam dla Was z Sandomierza nagram na niedzielny odcinek. I cóż, dziękuję za uwagę, życzę dobrej nocy, jeszcze raz dziękuję za możliwość przetestowania tego sekatora. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Cześć.